Jak zostało już powiedziane, nazywam się Krystian Krawczyk, jestem redaktorem naczelnym portalu pch24.pl. Spotkamy się w roku 2018, w roku, w którym w naszym państwie obchodzić będziemy stulecie odzyskania niepodległości, o czym Państwo doskonale oczywiście wiecie. Będzie się wiele mówiło o roli Józefa Piłsudskiego, będzie się wiele mówiło o polskim czynie zbrojnym w tym czasie. Będzie się trochę mniej mówiło o Romanie Dmowskim, a teraz w tych tygodniach w czasie zamętu międzynarodowego polsko-izraelskiego, tak dosyć nazwijmy, nie będzie się mówiło o Romanie Dmowskim i o innych pewnie ojcach niepodległości, jak od pewnego czasu, tak trochę po amerykańsku nazywamy tych, którzy przyczynili się do tego, że w 1918 roku Polska wróciła na mapę świata. No i tak każdy Polak, żyjący dzisiaj w Polsce, jakoś tam odczuwa radość z tego powodu, że jest Polska. Ale jak nie odczuwa radości, to jest to dla niego sprawa oczywista przynajmniej. Przepraszam. Jest to dla niego sprawa dosyć oczywista. Myślę, że mało kto, jeżeli ktokolwiek, zadaje sobie pytanie, to pytanie, które postawiliśmy właśnie w tym roku, postanowiliśmy postawić sobie i naszym czytelnikom na portalu PCH24 i w piśmie Polonia Chrystiana właśnie w tym jubileuszowym roku. Po co jest Polska? Jaki jest cel istnienia Polski? Jaki jest sens? Człowiek zadaje sobie takie pytania od wieków, nie o swoje państwo, ale to są wielkie pytania filozofów, tak nazwane, czyli po co jesteśmy? Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy. No właśnie, skoro my po coś jesteśmy, to po co jest Polska? Wiecie Państwo, kto zadaje sobie takie pytanie? Jakie środowiska zadają sobie takie pytanie? Otóż środowiska lewicowe. Środowiska lewicowe zadają sobie pytania, po co jest Polska? Czy też po co ma być Polska? Albo po co komu Polska? Prawda? Środowiska lewicowe jakby w dwóch kontekstach stawiają to pytanie. Po pierwsze, właśnie, po co komu ta Polska, skoro jest Europa, tak, skoro jest Unia Europejska, skoro są inne organizacje międzynarodowe, to wszyscy znamy. A jeżeli już ta bystrzejsza część środowisk lewicowych dochodzi do wniosku, że jednak to nie jest jeszcze ten etap i Polaków nie dało się jeszcze tak przemielić, żeby im mówić, że własne państwo nie jest potrzebne, to starają się odpowiedzieć na to pytanie i zainfekować tą odpowiedzią Polaków na pytanie, po co jest Polska. Czyli po to, po co według tych lewicowych umysłów jest wszystko inne, czyli żeby jakoś z czegoś wyzwolić człowieka, tak? Wyzwolić, aktualnie wyzwala się człowieka z opresyjnej rodziny, już wyzwolono znaczną część ludzkości z opresyjnego kościoła. No i jeżeli Polska już ma istnieć w tej lewicowej myśli, to niech ona właśnie służy tym lewicowym celom. Tak sądzi lewica. Zresztą na następnym etapie tego myślenia będzie wyzwolenie Polaków od Polski. Prawda? Od tych naturalnych wspólnot lewica chce wszystkich, nie tylko Polaków, rozdzielić. Stąd to pytanie, które uważamy w Polonia Chrystiana, że wszyscy powinniśmy sobie szczególnie w tym roku zadać. My, polscy katolicy. Raczej rzadko sobie zadajemy takie pytanie. Bo często pada takie sformułowanie, tutaj też wybrzmiało mniej więcej w tym intro, które gospodarz dołączył do mojego przedstawienia, że to nie jest pytanie może do końca mądre, a może ono jest po prostu prowokacyjne. Intuicyjna odpowiedź każdego z nas jest taka, bardzo często napada na takich spotkaniach, no przecież Polska jest wartością samą w sobie, prawda? I jeżeli bym coś takiego powiedział, większość z nas się z tym zgodzi, ale spróbujmy to na czynniki pierwsze rozebrać to zdanie, że Polska jest wartością samą w sobie. Co to znaczy? Bardzo to jest takie zdanie metaforyczne, bardzo poetyckie. Co to znaczy, że Polska jest wartością samą w sobie? Czy to znaczy, że co, że
Polska jest wartością samą w sobie, bo mówimy po polsku, w Polsce? Czy Polska jest wartością samą w sobie, bo, nie wiem, obchodzimy Śmigus Dygus, a gdzie indziej tego nie obchodzą? Czy Państwo mają jakąś gotową odpowiedź na pytanie, co to znaczy, że Polska jest wartością samą w sobie? No właśnie. I chciałbym postawić taką tezę i zapytać Państwa, czy Państwo się z tą tezą zgodzą. Przypominając katolicką zasadę tego, po co jest wszystko w życiu człowieka. Katolicką prawdę, według której musimy dojść do wniosku, że skoro głównym celem człowieka jest osiągnięcie życia wiecznego, osiągnięcie chwały, zbawienia, mówiąc takim najprostszym językiem, pójście do nieba, to Polska również jest po to. Przede wszystkim. Więc chciałbym postawić tezę, że Polska jest po to, aby ułatwić nam pójście do nieba. I nie mówię tutaj o tym, że Polska zostanie wzięta do nieba od morza aż do Tatr, ale mówię o ułatwieniu pójścia do nieba każdemu z Polaków indywidualnie. Często się rodzą, kiedy to mówię, takie pytania o przyjechał mesjanista, tak? Przyjechał człowiek, który będzie nam tutaj mówił o szczególnej roli Polski w dziejach. Adam Mickiewicz mu się zaraz uruchomi, Polska Chrystusem Narodów i tak dalej. Nic bardziej mylnego. Nie chciałbym o tym mówić, jestem od tego jak najdalszy, z tego prostego powodu, że mesjanizm i ta myśl polskich romantyków, ona była myślą polityczną de facto. A ja chciałbym z Państwem rozmawiać o tym, czym się szczególnie zajmujemy w Polonia Chrystiana, mianowicie o społeczno-duchowej warstwie, a nie politycznej i w sensie istnienia Polski. Przytoczę dwa cytaty Państwu, które wszyscy doskonale znamy, ale cytaty, które, jeżeli ktoś ma jeszcze jakąś wątpliwość co do tego, że istnieje w życiu człowieka, a katolicy wiedzą o tym szczególnie dobrze, ten jeden doprecyzowany cel. Przypomnę te cytaty, przepraszam, przeczytam je, aby się nie pomylić. Ewangelia według świętego Marka. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł. I święty Paweł. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Proszę teraz wziąć w nawias to, co powiem i uwierzyć mi, że nie przyjechałem tutaj lewicowej głosić i antypolskiej jakieś neoprawdy czy postprawdy, ale zwróćmy uwagę na to, że w tym cytacie ze świętego Pawła święty Paweł nie świadczy o tym, że ustrzegł języka swojego narodu i nie świadczy o tym, że ustrzegł niepodległości jakiegoś kraju, prawda? Wspomniałem o tym lewicowym myśleniu, bo oni tak często mówią, że skoro o Polsce nie ma nic w Ewangelii, to polityka, polscy politycy nie powinni się mieszać w te sprawy. Ale ja chciałbym Państwu zasugerować inny do myślenia. Skoro właśnie to jest celem człowieka, aby osiągnąć zbawienie i celem Polaka, polskiego katolika, w sposób oczywisty jest to, aby osiągnąć zbawienie, to właśnie dlatego niepodległość Polski, właśnie dlatego Polska, o której mamy dzisiaj rozmawiać, jest nam potrzebna dzisiaj szczególnie mocno. Szczególnie mocno. Szczególnie mocno jest potrzebna dzisiaj ochrona polskiej niepodległości i szczególnie mocno jest dzisiaj potrzebne świętowanie, które zapowiedzieli rządzący przez cały ten rok, tak naprawdę już jakieś obchody się zaczęły, z pewnością kulminacja będzie w okolicach listopada. Świętowanie niepodległości również jest jakąś formą jej ochrony, prawda? Bo jeżeli mówimy o tym, że coś jest dobre, to znaczy, że chcemy tego chronić. No dobrze.
pytanie, które być może zostanie uznane za prowokacyjne. Ale zastanówmy się, kogo byśmy woleli jako olsztyńscy katolicy? Czy wolelibyśmy, aby w Polsce rządził Polak nazywający się Felix Dzierżyński albo Władysław Gomułka? Do wyboru. Czy wolelibyśmy, aby Polską rządził katolicki, dajmy na to monarcha, rodem z Węgier? Jak Państwo to odczuwają? Co by Państwo woleli? No jako katolicy, wiadomo. Ale właśnie. Drugie pytanie. Kto mówi po węgiersku? Najlepsze pytanie jest takie. Czego byśmy sobie bardziej życzyli? Żeby prymasem Polski był Polak. Znaczy mam na myśli nazwisko, tylko narodowość. Żeby prymasem Polski był polski kapłan, na przykład ktoś z tercetu, ksiądz Boniecki, ksiądz Lemański, ksiądz Sowa. Czy wolelibyśmy, żeby na przykład prymasem Polski był Niemiec, Józef Ratzinger? No właśnie. Rzadko się nad tym zastanawiamy, bo jakoś tak się złożyło, że żyjemy w czasach, w których wyłącznie polscy duchowni w Polsce posługują na tych eksponowanych stanowiskach. A i polskich polityków, jakbyś tak nauczyliśmy się postrzegać, że jeżeli ktoś robi coś, co nam się nie podoba, to raczej trzeba mu zarzucić, że nie jest Polakiem, tak? Że jest antypolski. Z pewnością postawą jest antypolski, ale wielu z tych ludzi, których wymieniłem, to byli po prostu Polacy z krwi i kości. I teraz właśnie, w kontekście tego, że myślę, że każdy z nas wie, że ludzie dobrzy i pobożni, kierujący się z bożnymi celami, są w różnych wspólnotach nazwowych, nie tylko wśród Polaków, a i wśród Polaków znajdują się ludzie, którzy byśmy nie chcieli, aby mieli znaczący wpływ na nasze życie. Właśnie dlatego dzisiaj szczególnie Polska, po uświadomieniu sobie tego, może być szczególnie potrzebna i Polakom w tym celu, który powiedziałem, i światu, i katolikom w innych krajach, czyli w końcu Kościołowi, właśnie dziś. Nawet bym zaryzykował tezę, że od dawna nie byliśmy tak bardzo potrzebni jako niepodległe państwo, jak dzisiaj. Kościołowi właśnie. Czyli tej instytucji, która ma nie tylko Polakom, ale wszystkim narodom świata pomóc dostąpić chwały zbawienia. Popatrzmy tylko, w jakim środowisku międzynarodowym w tej chwili żyjemy. Z jednej strony mamy ateistyczno-komunistyczną Rosję, która chciałaby czasami być postrzegana jako ostatni bastion chrześcijaństwa, ale w tej samej Rosji 2-3% ludzi uczęszcza do cerkwi. Z drugiej strony mamy Niemcy, w których za chwilę zaczną przeważać ateiści, a jeżeli są jacyś chrześcijanie, to albo już postprotestanckie wspólnoty, albo katolicy, którzy porzucają katolickie nauczanie. Bardzo wielu przypadków. Kolejna strona medalu. Jesteśmy we wspólnotach międzynarodowych, takich jak Unia Europejska, która, jakby to powiedzieć, lansuje model społeczeństwa skrajnie różny od katolickiego i jeszcze w dodatku to zateizowane społeczeństwo próbuje mieszać z żywiołem islamskim, prawda? Na południu od Polski są ateistyczne Czechy, na północ też postprotestanckie już kraje skandynawskie. No i w środku tego wszystkiego jest Polska, w której, jak Państwo wiedzą, jednak jeszcze Kościół trwa i żyje. Aby zrozumieć dokładnie,
dokładnie, aby kogoś wyjaśnić dokładnie, co mam na myśli, mówiąc, że Polska może być dzisiaj potrzebna światu bardziej niż kiedykolwiek, chciałbym, abyśmy przez chwilę pomówili o historii. Otóż było sobie kiedyś coś takie znalazłem w ludzkości jak cywilizacja chrześcijańska, chrystianizm. W Europie żyły różne narody w zupełnie innym tego słowa znaczeniu niż dzisiaj, pod panowaniem chrześcijańskich władców. Oczywiście nie był to świat idealny, ale ludzie ci mieli własne rodziny, cieszyli się jakąś własnością. Ich życie polegało na tym, że chodzili do pracy i modlili się. Każdy wiedział, co ma robić. Oczywiście władcy ci od czasu do czasu, kierowani grzesznymi swoimi rządzami, czy to pychą, czy innymi kwestiami, walczyli między sobą, chrześcijanie przeciwko chrześcijanom, co nigdy nie przynosiło dobrych skutków. Nikt nie przejmował się tym, kto jest jakiego narodu. No bo tak jak mówię, narodowość dopiero później zaczęła być pojmowana jako coś etnicznie wyróżniającego. Albo ktoś był tutejszy, albo ktoś był tamtejszy, albo ktoś był przyjezdny. Jeżeli elity ze sobą się komunikowały, to mówiły jednym językiem, językiem kościoła, łaciną. Nikt nie przejmował się tym, kim są, jakiej narodowości są ich bohaterowie, albo wszystkich bohaterami wówczas byli święci kościoła katolickiego i nikomu nie przyszło do głowy zapytać, nie wiem, pod Warszawą, dlaczego miałby się modlić za stolicę świętego Antoniego, na przykład, prawda? Dzisiaj już takie pytania niektórzy stawiają, ale to jest na osobną rozmowę. I potem przyszły wielkie rewolucje do tej społeczności, które to wszystko, co osiągnięto, próbowały i w wielu miejscach świata skutecznie próbowały wywrócić do góry nogami. Pierwsza wielka rewolucja to jest, jak tutaj słyszeliśmy Państwo w Olsztynie, znają jej efekty, bo gościliście, jak rozumiem, Grzegorza Brauna z jego filmem o Lutrze. To właśnie rewolucja protestancka, która próbowała nam wszystkim, naszym przodkom, odebrać prawidłowe rozumienie Boga i Kościoła. I wielu odebrała. Następnie 150 lat, nie 250 lat później przyszła przez Europę rewolucja francuska. To wielki antychrześcijański zryw przeciwko Bożemu porządkowi, w którym to pozbawiono ludzi naturalnego porządku i hierarchii. Choć w szkołach dzisiaj bardzo wielu uczy się, że rewolucja francuska to było wielkie osiągnięcie człowieka. Wielki postęp został osiągnięty. No jeżeli mówimy o postępie przeciwko władze przeciwko Kościołowi, to był krok milowy. 1917 rok i rewolucja bolszewicka, która już po pozbawieniu nas przez tamte rewolucje tych drogocennych skarbów próbowała i skutecznie znowu pozbawiła wielu, właśnie wszystkich, własności, wolności i ludzkiej godności. Tego szczególnie nie muszę tłumaczyć. No i kilkadziesiąt lat później już, po rewolucji bolszewickiej, przez świat przetoczyła się i nadal się przetacza rewolucja seksualna. Wielki zryw antyrodzinny, którego efekty widzimy dzisiaj. Państwo, jak rozumiem, jako osoby zainteresowane tematem i obracające się w środowisku osób, które o tym rozmawiają, wiecie doskonale, o czym mówię. Wystarczy czytać zachodnie media, ale także lewicową prasę polską, żeby zobaczyć, na jak wielką skalę zakrojona jest ta antyrodzinna rewolucja, na jakiego modelu społeczeństwa naprowadzi. W Polsce również. No i wreszcie. Te wszystkie rewolucje nie mogły nie doprowadzić do tego, aby nastała i rewolucja w Kościele. I jak wobec tego, wobec tych wszystkich wydarzeń na przestrzeni dziejów tych 500 ostatnich lat zaprezentowali się Polacy? Luter. Jednak u nas, mimo że duża część ówczesnego narodu, bo wówczas szlachtę wyłącznie pojmowano
za naród uległa tym namowom kalwińskim, to jednak w Polsce zatriumfował katolicyzm. Szczególnie to było już widoczne w stosunku do protestantów po Potopie Szwedzkim, prawda? Tak jest. O, kardynał Pozjusz. Ksiądz Pryckały, patron naszego instytutu. Jeżeli chodzi o rewolucję francuską, to, choć może zacznij to kontrowersyjnie, opatrznościowo wówczas już Polski na mapie świata nie było. Dlaczego opatrznościowo? Ano dlatego, że polski naród wobec tego nie przyczynił się do zbrodni królobójstwa. Nie mamy tego na sumieniu. A przyznajmy, że jesteśmy narodem dosyć krewnym i wyrywnym. I gdybyśmy wtedy na mapie świata istnieli i nie borykali się z tymi problemami, które doprowadził do rozbioru, to kto wie, czy u nas, a bardzo sobie ceniliśmy francuskie wzorce, nie doprowadzilibyśmy do takiej samej zbrodni, która wołała Polsce do nieba. Przy rewolucji bolszewickiej, to sprawa znana, staliśmy na pierwszej linii frontu przeciwko tej rewolucji, choć ona uwiodła również część Polaków. I rewolucja seksualna. Ona toczy się nadal. W Polsce jest opóźniona w stosunku do państw zachodu, paliściani, którzy twierdzą, że 25-30 lat. Ale jednak w Polsce również widać jakiś opór wobec niej. To też rozwinę, jeżeli ktoś z Państwa by sobie tego życzył. Albo zachęcam do zorganizowania osobnego spotkania na ten temat, bo też jest rocznica w tym roku. 68 rok to jest ten słynny maj na Sorbonie, też warto o tym rozmawiać. No i w końcu rewolucja w Kościele. Kolejny temat, który warto rozwijać osobno, ale tutaj tylko hasłowo powiem, bo też rozumiem, że Państwo sprawę znają. W tej chwili mamy do czynienia z agonią Kościoła na Zachodzie. Mamy do czynienia z pustymi kościołami. Mamy do czynienia nie tylko z brakiem wiernych, ale i brakiem kapłanów. Mamy do czynienia z tym, że jeżeli już są kapłani, to brakuje w nich wiary. Już na przykład nie tylko w Najświętszy Sakrament, bo wybrałem mowę coś Pana Jezusa w nim, ale w ogóle w Boga. Żyjemy generalnie w dobie upadku obyczajów, a to z tego powodu, że żyjemy też w dobie abdykacji. Abdykacji Kościoła z ingerowania w sprawy społeczne. Mówię tutaj cały czas o Kościele na zachód od Odry, powiedzmy. Czyli tym, który był przez wieki wiodący i narzucający dobre, święte, katolickie wzorce. Również i przyjmowane u nas. I teraz, jak Polacy zachowali się wobec tej ostatniej rewolucji, właśnie w rewolucji w Kościele? Skoro tutaj mówiliśmy o kryzysie wśród hierarchii, no to musimy powiedzieć o naszej hierarchii kościelnej. Najlepiej to zestawić w bezpośrednich starciach, bo takie dochodziło między polskimi biskupami a zachodnimi. Dobrym przykładem jest tutaj synod do spraw rodziny, który to 2 lata temu zachodni biskupi wpadli na pomysł, aby udzielać Komunii Świętej rozwodnikom żyjącym w nowych związkach. Czyli też mówiąc najprostszym językiem, bo są upraszczając sprawę, zalegalizować rozwody w Kościele. To jest grzech przeciwko szóstemu przykazaniu, nie cudzołóż, przeciwko temu, co powiedział Jezus Chrystus o tym, aby to, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. I polscy biskupi wówczas bardzo dzielnie na synodzie do spraw rodziny bronili chrystusowego nauczania. No, używam takiego języka z ringu bardziej, tak? Tutaj atak to obrona, ale no, takiego trzeba użyć w stosunku do tego, co się na tym synodzie działo. Ja tam byłem, obserwowałem to, katolicy z całego świata, dziennikarze katolicy, podchodzili do nas, wiedząc, że jesteśmy polskimi dziennikarzami, poklepywali nas po ramieniu i mówili, że dziękujcie Bogu za tych swoich biskupów, ponieważ jeżeli oni pękną w tej sprawie, to pęknie cały Kościół i znowu posługując się metaforą sportową, jest na łopatkach. To biskupi, a społeczeństwo katolickie w Polsce. Ostatnimi czasy, tak. Pan Maciej jest przedstawicielem Krucjaty Młodych, która w Polsce rozpowszechniła zwyczaj różańców publicznych na ulicach. Więc również w Olsztynie, prawda? Było takie wydarzenie.
Krucjata Różańcowa za ojczyznę. Robi podobne rzeczy, głównie w Warszawie. To zaprocentowało Różańcy do granic, prawda? Które zorganizowała inna wspólnota, ale z pięknym skutkiem, który rozsierdził wielu tych, którzy by nie chcieli widzieć katolików na ulicach. Wielka adoracja rok wcześniej, czy pokuta narodu na Jasnej Górze, też zorganizowana przez tę fundację, po tym jak przez Polskę przeszły straszliwe, okrutne, czarne marsze. No dobrze, ale powiedzą Państwo, ok, to są takie spektakularne rzeczy i to w dodatku z ostatnich dwóch lat, prawda? Czy tak ma wyglądać pokazanie, że my tutaj jesteśmy katolikami, czy tylko w ten sposób ma wyglądać? Oczywiście, że nie. No to więc warto podkreślić, czym jeszcze się różni polski Kościół wciąż dzisiaj, choć i teraz, i po tym jak skończę o tym mówić, będę przestrzegał przed hurra optymizmem i zachwytem nad samym sobą, wręcz przeciwnie, ale na tle innych, jak wygląda. Są u nas wciąż co niedziela mszy święte i to więcej niż jedna w każdym kościele. I ludzie na tych mszach świętych są. I to już jest znaczna różnica w stosunku do tego, co widzimy na Zachodzie. Przyjeżdżają do Polski zagraniczni goście i wiecie Państwo, co ich najbardziej zaskakuje? No często się zagraniczne wycieczki prowadzą do kościołów, to piękne zabytki, prawda? I oni widzą w tych kościołach konfesjonały, to już jest zaskoczenie, bo u nich już nie ma konfesjonałów. Po drugie, w tych konfesjonałach siedzą księża, co to już w ogóle jest szokiem. I po trzecie, do tych konfesjonałów są kolejni. W Niemczech na przykład dzisiaj już nikt się nie spowiada, a wszyscy przyjmują komunię świętą. Ja przyjechałem do Państwa z Krakowa. Po Krakowie jeżdżą meleksy, takie elektryczne samochody, które wożą turystów właśnie po całym mieście. I 1 listopada wszystkie te meleksy podjeżdżają pod cmentarze, bo przyjezdni z zagranicy nie są w stanie uwierzyć w to, że te wszyscy ludzie, których widzą, idą na cmentarz modlić się i zapalać świece. I dzwonią do swoich znajomych, czy to w Tel Awiwie, w Londynie, czy w Nowym Jorku. I mówią, słuchaj, to jest prawda, ja tutaj stoję na cmentarzu, gdzie wszyscy ludzie się modlą do zmarłych. Nie my, ich tutaj jest ze 100 tysięcy, nie? To wciąż tutaj jest. Niedawno, stosunkowo niedawno, skończył się okres Bożego Narodzenia i w telewizji polskiej, w publicznych kanałach, kilkanaście razy pokazano koncert kolęd. I sprawdziłem to, nie było wyłącznie za władzy tak zwanej dobrej zmiany, ale to było również za rządów postkomunistów z SLD. Kolędy w kanale publicznej telewizji. Na wszystkich uroczystościach państwowych praktycznie są obecni kapłani. Tak? Mógłbym tak wymieniać, państwo czujecie intuicyjnie, o co mi chodzi. I wszystko to wstrząsa ludźmi na Zachodzie. Głosy. Polscy sportowcy, patrzy Lewandowski, Skoczkowie. Tak jest. Publicznie modlą się. Tak jest. Wyznają wiarę. Tak jest. I pewnie jeszcze więcej, których tutaj nie wiem. O to chodzi. Głos Kościoła Polskiego jest słuchany przez polityków. Znaczy nie zawsze jest realizowany. Te postulaty nie zawsze są realizowane, ale zawsze są słyszane i brane pod uwagę. Bo to może zaszkodzić słupom sondażowym, jeżeli coś za bardzo przeciwko Kościołowi jakaś władza zrobi, prawda? Jest to wszystko brane pod uwagę. Tak zupełnie nie jest już w tej chwili na Zachodzie. I gdybyśmy mieli się zastanowić, dlaczego Polska dzisiaj jest tak szaleńczo atakowana przez zagraniczne media i instytucje wielkie i wpływowe, to czy to na pewno jest zasługa, czy wina tego, że ktoś zaczął zmieniać przepisy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego? Okej, wtedy rzeczywiście wybuchła spora afera, ale przypomnijmy sobie, kiedy ta afera wybuchła, czy tego typu afera wybuchła ze zbroją, czy stroją, czy z potęgowaną siłą. Wielki antypolski klangor w mediach zagranicznych, wypowiedzi europosłów, jakieś wypowiedzi nawet zaprzyjaźnionych rzekomo z nami Stanów Zjednoczonych, sekretariatu tamtejszego stanu i tak dalej.
Wiecie, kiedy Państwo najczęściej to wybuchało? Po pierwsze, kiedy wyszliśmy na ulicę w Marszu Niepodległości pod hasłem my chcemy Boga. Po drugie, jak wyszliśmy na granicę z Różańcami, pamiętacie Państwo, to pisano o polskich faszystach, ksenofobach, islamofobach, w ogóle wszystko co najgorsze wyciągane wówczas. Kiedy próbowali polscy katolicy przekonać polski rząd do tego, żeby zakazał dzieciobójstwa w Polsce, pamiętacie Państwo? To i na polskich ulicach czarne marsze i wielki skowyt w mediach międzynarodowych i zatroskana oczywiście Unia Europejska. No i teraz, w ostatnich tygodniach, kiedy przyszło polskiemu rządowi bronić prawdy historycznej, ale to ten spór, abyśmy mieli jasność, on się nie toczy wyłącznie o tę jedną sprawę polsko-żydowską. To jest moment, w którym polski rząd mniej lub bardziej świadomie wystąpił w obronie prawdy przez wielkie P. Prawdy ogólnej, prawdy. Tej jednej z filarów chrześcijańskiej cywilizacji. Prawda, dobro i piękno. Prawda? Prawdy, ponieważ ta prawda w dobie, w której żyjemy, w dobie fake newsów, czy też postprawdy, to wszystko, co się kiedyś nazywało nieprawdą albo kłamstwem, teraz są takie ładne nazwy na to wymyślane, polski rząd broni po prostu prawdy. Prawdy przez wielkie P. I w tych sytuacjach Polska jest najbardziej atakowana. Bardzo to symptomatyczne. I znowu wróćmy na chwilę do historii. Ostatnich 100 lat. Ale znowu nie historii takiej pod tytułem daty i wydarzenia polityczne, ale do czegoś, co nazwijmy na nasze tutaj potrzeby historią, historią duchową polskiego narodu ostatnich lat. Z trzech państw, z kawałków trzech państw powstaje Polska z polskim narodem, który trwa i łączy się w sposób niebywały w historii z trzech różnych państw w jedno państwo. I ten naród może żyć w tym jednym państwie dlatego, że przez ponad 100 lat spajała go wiara katolicka i kultura katolicka. I o tym piszą i historycy przychylni Kościołowi i nieprzychylni. Temu nikt nie zaprzeczy. Na to są niepodważalne dowody, że to właśnie Kościół i wiara katolicka wtedy, kiedy byliśmy rozszarpani przez protestanckie Prusy, prawosławną Rosję i katolicką Austrię, ale gdzie nam było wtedy najlepiej? Bo znowu wszystkie podróżniki mówią, że największa autonomia była właśnie w tym katolickim czas zaborze. I Polacy powstają i tworzą dzięki tej swojej wspólnej wierze wspólne państwo w sposób fenomenalnie szybki. Przychodzi rok 20. I to katolickie społeczeństwo jest atakowane przez ateistycznego już czerwonego smoka ze wschodu. Tak? Idzie armia czerwona. Polacy stają do walki i zwyciężają. Wiele pamiętników z tamtych czasów potwierdza, iż kiedy żołnierze walczyli pod Warszawą, przez Warszawę przechodziły procesje z Najświętszym Sakramentem i trwały nieustanne modlitwy o to, aby Polska nie została znowu zmieciona z mapy po dwóch zaledwie latach. No i poskutkowało. Budujemy swoje państwo, elity II RP przestają reprezentować to, co większość narodu, co dla większości narodu wciąż jest drogie, a więc właśnie wiarę katolicką. I przychodzi rok 39. Tym razem już nie tylko ze wschodu, ale i z zachodu. Dwa znowu ateistyczne państwa na nas napadają. I zachęcam, żebyśmy na rok 39 od czasu do czasu patrzyli właśnie w ten sposób. Nie tylko nazistowskie Niemcy i komunistyczna Rosja zaatakowały drugą RP, ale że w swej masie katolicki naród został zaatakowany przez dwa ateistyczne mocarstwa. I bardzo szybko znowu zniknął z mapy.
Potem mamy PRL i w PRL-u opór ogniskuje się zawsze wokół kościoła i ci, którzy chcieliby walczyć z ówczesną władzą, mogą liczyć na wsparcie kościoła, przynajmniej od pewnego momentu. I mamy trzecią grupę w końcu, która znowu jest atakowana, jak już wspomniałem wtedy, najbardziej, kiedy pokazuje naród swoje katolickie oblicze. I znowu przez ateistycznego smoka, tym razem nie komunistycznego, nie nazistowskiego, ale jak to nazwiemy, czy liberalnego, czy libertyńskiego, czy unijnego, brukselskiego, jak to woło. I Europa, i Polska, ale bardziej Europa w tej chwili, znowu jest między tymi dwoma ateizmami, albo nazwijmy to, tak jak nazwał to na łamach Polonia Chrystiana pan Piotr Dere, dwoma satanizmami. Bo z jednej strony ma Europa do wyboru dzisiaj albo ateizm, albo islam. Również antychrześcijańskie wierzenie. I podsumowując, bo już za chwilę oddam Państwu głos. Gdzie w związku z tym człowiekowi byłoby łatwiej teraz osiągnąć chwałę zbawienia, starać się o nią? Czy w Polsce, w której kryzys Kościoła również dopadł, w której również widzimy ogromne zmiany, okrutne często zmiany, bolesne dla nas zmiany w Kościele, w formacji kapłańskiej, w formacji polskich katolików, w tym, jak Kościół zachowuje się w sferze publicznej, ale jednak trwa? Czy w tych innych krajach, które nas otaczają? Ja śmiem twierdzić, że cały czas jednak łatwiej jest tutaj. To nie znaczy oczywiście, że dzisiaj ze wspólnoty zbawionych na pewno będą wykluczeni mieszkańcy innych państw. Przeciwnie, oni również mają szansę, ale mimo wszystko sądzę, że łatwiej jest to osiągnąć tutaj. No i teraz. Po co nam Polska w takim razie? Przede wszystkim nie tylko nam, ale innym ludziom dobrej woli na świecie. Nie tylko nam Polakom, ale wszystkim nam katolikom. Polska jest potrzebna właśnie dlatego niepodległa. Bo jeżeli dzisiaj będzie od kogoś podległa, to będzie podległa tym, którzy wyznają antykatolickie poglądy, postawy i wierzenie. Nie powinniśmy o trzech faktach zapominać, myśląc o polskiej niepodległości. Po pierwsze, Matka Boża sama prosiła, żeby nazwać ją Królową Polski. To jest dla nas jakieś zobowiązanie, prawda? Myśmy potem jej ślubowali wielokrotnie. Z tych ślubów bardzo różnie się wywiązywaliśmy. I to jest dla nas trochę wstyd. Nie wolno też zapominać o tym, o odwiecznej chrześcijańskiej zasadzie, że krew męczenników jest posiewem nowych chrześcijan. Jest posiewem nowego Kościoła. A ile krwi polskich męczenników zostało wylanych tylko przez ostatnie 100 lat tutaj na tej ziemi. Polskich męczenników, którzy jako katolicy walczyli z tym ateistycznym złem, czy to niemieckim, czy to sowieckim. Ile jutro będziemy obchodzić Dzień Pamięci żołnierzy wyklętych, prawda? Ale to nie tylko oczywiście żołnierzy wyklętych, to też żołnierze września, powstańcy warszawscy. Ta krew woła o pomstę do nieba i być może skoro została wlana w tym miejscu, to i w tym miejscu dlatego ten Kościół jeszcze jako tako trwa. No i trzecia rzecz, o której nie wolno zapominać polskim katolikom, kiedy zastanawiają się, po co jest Polska i jak świętować tę niepodległość, setną rocznicę jej odzyskania. To już bliższa kwestia miastu, skąd do Państwa przyjechałem. Tam jest sanktuarium Bożego Miłosierdzia. I jak Państwo wiedzą, Pan Jezus do siostry Faustyny powiedział kilka słów po Polsce. Ja znowu postaram się je zacytować, pozwolę sobie zacytować z kartki, żeby nic nie przekręcić, bo to zbyt ważna sprawa. Dzienniczek, to jest zapis 1732. Mówi Chrystus do polskiej zakonnicy.
Polskę szczególnie umiłowałem. A jeżeli posłuszna pozostanie mojej woli, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. To jest dla nas również olbrzymie zobowiązanie, ale tym razem ono jest warunkowe. Zwróćmy uwagę. Pan Jezus mówi wyraźnie. Jeżeli Polska pozostanie wierna mojej woli, wtedy ją wywyższę w potędze i świętości. I teraz, drodzy Państwo, co to jest Polska? Czy Polska to jest rząd? Ten albo poprzedni, albo trzy rządy do tyłu, albo trzy rządy do przodu? Czy Polska to jest polski episkopat? Czy ta Polska, o którą tutaj chodzi, to jest lud wierny Chrystusowi? Jeżeli to ten lud, to właśnie od tego ludu zależy przyszłość Polski, a jak staramy się udowodnić, również i nadzieja na zbawienie innych, przedstawicieli innych narodów. Bardzo się cieszę, że tutaj dzisiaj Państwo mimo mrozu przyszli, aby tego posłuchać, bo rozumiem, że skoro takimi sprawami się interesujecie, to właśnie Państwo będziecie tymi, którzy mogą opowiedzieć o takiej wizji niepodległości, o takiej wizji historii ducha polskiego innym i przyczynić się do tego, aby każdy z nas jak najlepiej trwał w tym świętopawłowym biegu, który trzeba ukończyć z metą w Królestwie Niebieskim. Bardzo Państwu dziękuję.